Hej moi kochani, witajcie, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Wybiła godzina 16 po 16, więc wtedy wrzucamy w tygodniu te odcinki. Dzisiaj zagramy sobie kaktusem snajperem. Moi drodzy, w grze wieloosobowej bitwa drużynowa. Mam nadzieję, że uda nam się wybrać tu jakieś misje. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję też, moi drodzy, za te komentarze dość liczne i łapki w górę jest ich bardzo dużo. Dziękuję Wam bardzo, bardzo. Przepraszam, to jest bardzo miłe. Przejdźmy od razu może do komentarzy, które napisaliście, bo porozmawiamy sobie. Szymon Lesiak napisał: wysłałem Ci fanarta brud na Patryk Pacio. Ja Was bardzo proszę, moi drodzy, żebyście pracę wysyłali w prywatnej wiadomości. W prywatnej wiadomości na fanpage'u moim, w Broadkids TV, fanpage na Facebooku, bo na prywatnym Facebooku tego nie odbieram. Dlatego tak bardzo Was proszę o coś takiego. Zamaskowany kaktus, postać bardzo rzadka, więc sobie nim pogramy. Patrzcie, jakie ma celowanie. Dość piekielne. Dobra, no widzicie, no udało mi się go zesnajpić, co prawda. Tylko że mam bardzo mało HP i to nie pomaga. Dobra. Gdzie mamy iść, słuchajcie? Ja się boję gdzieś wyjść, bo tu jest strasznie. Dobra, idę tam do nich, pomogę wam, słuchajcie. Będę snajpił. Ejku, czemu nie mogę się ruszać? Halo? Wow, to było ciekawe. Oj, ktoś w plecy nas ostrzeliwuje. No powiem wam szczerze, że no ten kaktus, gdyby to celowanie było troszkę lepsze, to by było też fajnie, a tutaj tak średnio najeżdża, słuchajcie. Tak średnio najeżdża, no ale cóż. Tak bywa. Nie zawsze się wygrywa. Okej, osłona, asystę dostaliśmy. Gdzie tu ktoś jest jeszcze? Patrzcie jak... Patrzcie, krytyka komuś sprzedałem. Subcio. Mnie to cieszy. Tylko że będę musiał stąd uciec, tak naprawdę, słuchajcie. Przejdę sobie tak, bo jednak powiem wam szczerze, że ta czułość by się przydała troszkę większa myszki. Kamil! Tutaj Kamil mówił o elektrocytrynie. Przecież nawet tu jest strasznie utrudnione celowanie. Bardzo ładnie nam tu poszło. Ja sobie postawię tutaj. No i powiem wam szczerze, że to celowanie nie jest do końca dobre, ponieważ nie trafia tam, gdzie jest ten celownik. To jest troszkę takie średnie. No ale cóż, Kamil napisał o elektrocytrynie, że byłaby to dobra postać do tankowania w sumie. Macie rację. No, jak widzicie, podczas celowania, tutaj zoomowania tym kaktusem jest bardzo trudno. Ciężko jest poruszać tak w ogóle. Więc tak średnio, jeżeli miał... Popatrzcie, jak ciężko celownik chodzi. Strasznie ciężko. To jest bardzo duże utrudnienie, więc szczerze mówiąc, to raczej nie będę korzystał aż tak bardzo z tego celowania. Bardzo ciężko wysnajpić. Patrzcie. Dobra, no jakoś go tutaj... trafiłem, więc tyle dobrze. Dobra, asystę mamy. Jest ok. No ale powiem szczerze, że strasznie trudno się tu poruszać. Gdzie tu mogę pocelować?
Dobra, okej, dostałem, słuchajcie, krytyk wszedł. Fajnie się tu celuje, jeżeli wiecie, nikogo nie widać. Oj, ktoś tutaj w plecy nam idzie. Dobra. Ojejku, tak średnio najeżdża, powiem wam szczerze. Ktoś tu wszedł mi w działko? Czy mi się wydaje? No ale mamy, prawda, zaciętą bitwę i wygraliśmy, chociaż tyle się udało, prawda? Ale jest bardzo ciężko. Kamilu, zgadzam się, że ten elektrocytryn jest taką postacią do tankowania. Kuba, misje Zombosa będą nagrywane, nie martw się, tylko bez takich szantaży. Szanuj swoje, mój drogi, swoje życie, mój kochany. Oskar, kiedy na odcinku pokażesz moją pracę, Brod? Oskarze, jeżeli praca nie została pokazana, nie jest w galerii fanartów, to znaczy, że jej jeszcze nie pokazałem. A jeżeli jest w galerii fanartów na mojej stronie www.brodkids.tv, www.brodkids.tv, to znaczy, że już ją pokazałem na filmie. Także możliwe, że pokazałem, a nie pamiętam, Oskarze. Poza tym pracę proszę wysyłajcie mi na fanpage. Jak ci, no już tu Marek z Mazur zapytał o to, więc już tu mówię od razu, jak to wygląda. Pogarsza ci się jakość, Brod, to znaczy, Jakubie, muszę wam powiedzieć tak, że jeżeli zaczniecie teraz oglądać ten film, to być może jeszcze jakość nie jest dobra, ponieważ wrzucam niezaplanowany film, tylko od razu i zanim YouTube przetworzy, to troszkę minie. Także jakość większa jest dopiero po czasie się pojawia. Okej, okay, no dalej lecimy zamaskowanym kaktusikiem. Trudno się nim gra, powiem szczerze. Celowanie jest bardzo trudne, ale plansza jest fajna, więc będziemy mieli możliwość, słuchajcie, gdzieś tutaj... Bardzo mało graczy jest ogólnie rzecz biorąc. W tej drużynie jest bardzo dużo tych mocniejszych graczy, ciekawe. Ja lubię wszystkie cytryny, ale nie tego. Snacks napisał. No widzisz, Snacksie, ja też tak średnio, jeżeli chodzi o to. Mam nadzieję, że przyjdą tu jeszcze ludzie. Bardzo mało osób tutaj gra na razie. Ciekawe czemu. Dobra, panowie. Czas snajpić. Będzie trzeba snajpić. Ja tu będę snajperem. Ups, nie widział nas tu ten pan. Nie trafiłem w niego. Jezus, ze mnie słaby jest ten snajper, powiem wam szczerze. Oj, oj, ktoś tu do mnie strzelał, o, widzicie? O, już się przetransportował, no to jest straszne. Moi drodzy, straszna umiejętność. Widzę, że ten kwiatuszek tu też nie wygra. Nas jest mniej ogólnie, więc raczej nie wygramy tej gry. Za mało nas tu jest. Jeszcze mam postać tego snajpera, który jest dość słaby, jeżeli chodzi o walki z bliskiego dystansu. Iwono, nie martw się, też będziemy grali kukurydzem, także wszystko przed nami, na pewno. Dzięki Leguś za łapeczkę, dziękuję bardzo serdecznie. No i co, lecimy, słuchajcie, zobaczymy jak nam pójdzie. Ogólnie rzecz biorąc nie jest aż tak tragicznie. Słuchajcie, mimo tego, że jest pełno tutaj roślinek. Znaczy pełno jest zombiaków, przepraszam. Dobra, słuchajcie. Tutaj jest strasznie. Dobra, asystę mam, słuchajcie, więc nie jest źle.
Ajaj, jak przez mur przestrzelił, słuchajcie, to było ciekawe. Bardzo dziwne, że przez ten mur, słuchajcie, przestrzeliła ta postać. Co to za bug jakiś? Przy murze był i przestrzeliła jeszcze ta postać. O mój Boże, jak się tu źle ceruje, to wy sobie tego nie wyobrażacie. No strzelaj! Matko boska, widzicie to? Niestety, powiem wam szczerze, że ten kaktus snajper to raczej też nie będzie jedna z moich elektrocytryn i ten kaktusik to jest tak słabo dla mnie, słuchajcie, z grą. Celowanie, patrzcie jak to chodzi, to jest bardzo powolne. Nie mogę nic z tym zrobić, chyba że wyłączę. Tutaj też jest pomoc przy tym wyłączona, więc niestety. No ale dobra, zobaczymy jak będzie. Moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc jest tak średnio. Gdybym miał inną postać, to by lepiej nam poszło. Ten kaktus nie jest aż tak mobilną postacią. Powiem wam szczerze, że tak średnio jest tutaj. Mamy tyle samo jest ludzi tutaj, niby. Ale niestety mobilność tutaj jest cienka. Popatrzcie. Zanim tutaj poceluję, to tak średnio. No, jeszcze w plecy mnie strzela. Co jest? No, zamroził mnie. No, widzicie, no. Także tak średnio z tym kaktusem jest. Strasznie mnie to męczy. I chcę wam pokazać tę postać ogólnie, ale powiem wam szczerze, że gra nią mnie męczy. Nie ma co narzekać, no ale cóż. Dobra. Bo niestety, popatrzcie, mamy takie celowanie, patrzcie jak to wolno chodzi. Tego się nie da zmienić, bo próbowałem, niestety. Ale cóż. Takie życie. Nic na to nie poradzę, moi drodzy. Impem Kuba też będę grał, dzięki za łapeczkę. Wszystko w swoim czasie. Na pewno będą różnego trybu. Będę sprawdzał każdą postać, więc i taką muszę też zagrać. Chcąc czy nie chcąc. Ale co zrobić, nie? Też częściej ma trafienia krytyczne, ja tych krytyków nie widzę, że są tak często. Nawet nie mogę strzelać szybko. Więc no, powiem wam szczerze, średnio mi się gra tą postacią. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym kaktusie snajperze. Dla mnie ta postać jest niegrywalna. Przynajmniej na razie. Powinni ją poprawić. Nawet bardzo rzadka postać, a jest strasznie... Strasznie niegrywalna, powiem wam szczerze. Strasznie niegrywalna. Więc no, no co zrobić, takie życie. Takie życie, no. Dobra, poziom drugi jakoś osiągnęliśmy jakimś cudem. No teraz mu chyba pokażecie, gdzie raki zimują, dobra. Dziękuję bardzo. Jakoś dajemy radę w sumie. Dobra, no. Tutaj zastrzeliłem. Jakoś się trzymiemy. Dobra. No właśnie. Powiem szczerze, że strasznie nie lubię grać tą postacią. To już wam mówię od razu, że
Nie dla mnie ta postać. Może wy będziecie chcieli minusy tej. Plusy są takie, że może są te krytyki, czasami wchodzą, nie są one jakoś rewelacyjne, często rewelacyjne, nie wchodzą tak często. Poza tym minusy postaci, no to mało słuchajcie, naboi, strzela powoli i przede wszystkim celowanie jest strasznie niemobilne. Strasznie niemobilne jest sterowanie, więc to jest niestety problem tego wszystkiego. No, mam nadzieję, że ta gierka się szybko skończy, bo chciałbym nagrać kolejne. A niestety tutaj tą postacią tak średnio. Popatrzcie, jaka mobilność jest straszna. No ale nic. Ja wam dziękuję za uwagę, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie. Papatki, trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.